Jak mówi przysłowie, życie pisze najlepsze scenariusze i nie inaczej jest w kinie. Istnieje cały szereg filmów opartych na prawdziwych wydarzeniach. Coraz częściej takie produkcje kręcone są, kiedy dana osoba, której historia jest podstawą do stworzenia filmu, nadal żyje. Czasem nawet udaje się zaprosić postać, by w produkcji mogła mieć swoje tak zwane cameo, i to nie w roli samego siebie. Dzisiaj przedstawię wam filmy biograficzne, w których wystąpiły autentyczne postacie. Numer 1. Imperium Słońca. Produkcja Stevena Spielberga, gdzie w główną rolę wcielił się młody mroczny rycerz, to epicka opowieść o 9-letnim Amerykaninie Jamesie Grahamie Ballardzie, który przybywając w Szanghaju w 1941 roku zostaje oddzielony od rodziców, schwytany przez japońskich żołnierzy i do końca wojny przebywa w niewoli. Fabuła tego filmu powstała na podstawie autobiograficznej powieści J.G. Ballarda Imperium Słońca, w której autor opisał swoje dzieciństwo w japońskim obozie dla uchodźców podczas II wojny światowej. Autor pojawił się parę razy na planie filmowym i wystąpił w jednej ze scen. Niestety bardzo trudno jest go zauważyć. Zagrał jednego z gości w scenie maskarady i ze zdjęć wiadomo, że miał kamizelkę z flagą Wielkiej Brytanii. Jest widoczna jednak przez ułamek sekundy. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Numer 2. Apollo 13. Historia tragicznego lotu na Księżyc misji Apollo 13, która w 1994 roku została opisana przez samego dowódcę załogi Jima Lovella w książce Utracony Księżyc, była idealnym pierwowzorem, na podstawie której został nakręcony film. Apollo 13 z 1995 roku w reżyserii Rona Howarda okazał się wielkim sukcesem. Sam Jim Lovell wystąpił w jednym z ostatnich ujęć tego filmu. Po szczęśliwym powrocie z misji, odgrywający rolę dowódcy załogi Tom Hanks wita się z jednym z admirałów na lotniskowcu Iwo Jima. Owego admirała zagrał właśnie Jim Lovell. Been following a paper trail on this guy for months now. Hey, you mind taking that gun out of my face, please, really? Numer 3. Złap mnie, jeśli potrafisz. Hollywood uwielbia fałszerzy i oszustów, więc nie dziwota, że garściami inspiruje się ich historiami. W 2002 roku Steven Spielberg po raz kolejny zekranizował autobiografię, tym razem Złap mnie, jeśli potrafisz, historię Franka Williama Abagnale'a, młodego fałszerza czeków, który dzięki podszywaniu się pod pilota, lekarza oraz prawnika dorobił się majątku. W filmie, kiedy w końcu wykryto, że nielegalnie produkuje czeki we Francji, zostaje aresztowany najpierw przez agenta FBI, w którego wcielił się Tom Hanks, a następnie przez francuską policję. Mundurowego, który odprowadza filmowego oszusta, zagrał prawdziwy Frank William Abagnale. And the why? The why? We talked about this. It's an I in happiness. It's no why in happiness. It's an I. Numer 4. W pogoni za szczęściem. Ekranizacja książki Chrisa Gardnera o tym samym tytule, gdzie w główną rolę wcielił się Will Smith, za którą otrzymał nominację do Oscara. Gardner w autobiografii pisze o swoich losach między rokiem 2006 a 2007, kiedy był bezdomny, sprzedawał wyposażenie medyczne do szpitali i tułał się ze swoim dzieckiem po schroniskach. Wkrótce potem dostaje się na staż na stanowisko maklera giełdowego, otrzymuje stałą pracę i na nowo rozpoczyna szczęśliwe życie z synem. Jako że Chris Gardner był dodatkowo kierownikiem produkcji filmu, można go zobaczyć w ostatniej scenie jako mężczyznę przechodzącego obok filmu nowego Gardnera oraz jego syna. The real question is this. Was all this legal? Absolutely not. Numer 5. Wilk z Wall Street.
Film na podstawie autobiografii Jordana Belforta, maklera giełdowego, który poprzez różne oszustwa finansowe na giełdzie dorobił się majątku, okazał się tym, co widzowie pragnęli zobaczyć na dużym ekranie. Ukazanie historii Belforta jako czarnej komedii z rewelacyjną kreacją Leonarda DiCaprio i genialnym kunsztem reżyserskim Martina Scorsese była strzałem w dziesiątkę. Sam Jordan Belfort pojawił się ponownie w ostatniej scenie filmu. Zagrał on prowadzącego, który zaprezentował słuchaczom filmowego Belforta. Numer 6. Rekin wojny. Dwójka dwudziestolatków kieruje małą firmą dostarczającą broń dla amerykańskiego rządu. Otrzymują duży kontrakt na zasilenie armii stacjonującej w Afganistanie, po którym pojawiają się problemy i wszelką amunicję muszą zdobywać na czarno. Mimo iż wydaje się, że fabuła tego filmu to czysta fikcja, to w rzeczywistości naprawdę miała miejsce. Ephraim Diveroli i David Pakos handlowali bronią od roku 2005, a ponad 300-milionowy kontrakt otrzymali w 2007 roku. Rekiny wojny z 2016 roku pokazuje przebieg wszystkich tych wydarzeń. Jeden z dwójki handlarzy broni wystąpił w tym filmie. W czasie spotkania Pakosa z dyrektorem Domu Spokojnej Starości, prawdziwy David Pakos śpiewa i gra na scenie. I to jeszcze operacja na pompie? Gdzie jest perfuzjonista? Zabiera się. Panowie, czas. Numer 7. Bogowie. O pierwszej udanej operacji przeszczepu serca w Polsce przez Zbigniewa Religę wie chyba każdy i należało tylko oczekiwać, aż powstanie film o polskim kardiochirurgu. Genialna produkcja z jeszcze genialniejszym Tomaszem Kotem w roli głównej była tym, co widzowie oczekiwali w polskim kinie od lat. Niestety sam Religa zmarł w 2009 roku, więc nie było mowy o gościnnym występie w filmie, jednakże można zauważyć dwie inne, równie ważne postacie. W czasie spotkania głównego bohatera z Komisją Etyki Lekarskiej w rolę dwóch jej członków wcielili się Andrzej Bochenek i Marian Zembala. Obydwaj są lekarzami w prawdziwym życiu i w czasie działalności kliniki kardiochirurgicznej w Zabrzu, kiedy udało się przeprowadzić pierwszą transplantację serca, byli współpracownikami Zbigniewa Religi. Jakie wy znacie jeszcze filmy biograficzne, w których można zauważyć autentyczne postacie? Napiszcie mi o nich na dole w komentarzu.